Już w samochodzie akurat stoję w korku, natomiast jadę na spotkanie odnośnie druku naszej książki kucharskiej. Będzie to zbiór dotychczasowych przepisów w wersji papierowej. Wiem, że mnóstwo z Was czekało właśnie na taką książkę, dlatego stwierdziliśmy, że przed świętami to będzie najlepszy okres, aby taka książka się pojawiła. Warto zapisać się do newslettera ze względu na to, że osoby, które tam będą wpisane, jako pierwsze dowiedzą się o książce bądź ewentualnej przedsprzedaży, ponieważ ilość egzemplarzy będzie oczywiście ograniczona, więc wszystko zależy od Was, kto pierwszy, ten lepszy, żeby na przykład, nie wiem, podarować komuś pod choinkę tą książkę, bo wiem, że mnóstwo osób właśnie tak gdzieś sobie zaplanowało, chciało, część gdzieś tam sama drukowała, ale wiecie, to będzie projekt specjalnie dopasowany pod książkę kucharską. Będzie mega czytelny, będzie przepiękny, będzie takim zbiorem, gdzie będziecie mieć wszystkie nasze przepyszne, mega łatwe i proste przepisy. Oczywiście nie będzie to ostatnia książka kucharska, ale bardzo się tym wszystkim jaram. Ze względu na to jadę na spotkanie, niestety nie mogliśmy być z Krzysiem, ponieważ no Mikołaj, dzisiaj akurat taki dzień, że wyszło to bardzo nagle i spontanicznie, ponieważ jutro nie damy rady być. Dopiero w piątek, a chcielibyśmy mieć już te pierwsze ustalenia za sobą, dlatego stwierdziliśmy, że jadę po prostu sama, będę notować, mam nadzieję, że wszystko zapamiętam, no na pewno wszystko zapamiętam. Na spotkaniach biznesowych jestem bardzo skupiona, cieszę się, uśmiech nie schodzi mi z twarzy, mam nadzieję, że będę miała dla Krzysia pozytywne wieści i że wszystko wyjdzie po naszej myśli. Będzie to taka bardzo zacna książka kucharska. Czeka mnie masa pracy w najbliższym czasie, ponieważ to wszystko będę musiała zrobić. Ten pomysł się zmienił i ewoluował, bo na początku miała być tylko książka jesienna, a będzie to książka jesienna plus przepisy, które były dotychczas po prostu w wersji papierowej. Więc będzie tam no chyba ze 100 przepisów, powiem Wam, chyba no. O, lekko. Jeżeli chodzi o książki z pizzą, to będzie osobna książka i będziecie mogli sobie zbierać te książki, przez co będziecie mieć cały przekrój różnych książek kucharskich. Wszystkie będą miały takie same grzbiety, ten sam wymiar, więc będą przepięknie wyglądać na Waszej półce w kuchni. Mam nadzieję, że będą miały miejsce honorowe. Książki będą duże, książki będą bardzo czytelne, książki będą zupełnie inne niż znacie dotychczas, ponieważ aktualne książki kucharskie, które ja też mam w domu, są bardzo mało czytelne, w sensie, że napisy są małe, więc tam wprowadzam wszystkie zmiany, które byłyby mi potrzebne podczas gotowania i ułatwiałyby mi, usprawniałyby mi pracę. Wiem, że to się super sprawdza, ponieważ testowaliśmy gotowanie naszych przepisów właśnie na tym formacie. Na razie się żegnam zza kierownicy, zgłoszę się już w centrum handlowym, ponieważ tam zmierzam jako drugie i chciałabym jechać do Action, ponieważ podobno wrzucili tu i na iPhony, coś tam Sweden, jak to się nazywa, North of Sweden, czy coś takiego, no taka popularna marka, jeżeli chodzi o etui na iPhony. I wczoraj jeszcze patrzyłam właśnie na te etui i nie kupiłam ostatecznie, ponieważ nie mogłam się zdecydować, a dzisiaj jak zobaczę w Action, będę mogła dotknąć, więc będzie mi po prostu łatwiej. Mam nadzieję, że będzie na 14 Pro Max, ponieważ taki telefon mam. No, przeskręcamy. Już za niedługo będziemy, także trzymajcie kciuki, moi drodzy, trzymajcie kciuki, to jest bardzo ważne teraz. Dobra, i tak mam czerwone, więc jeszcze sobie do Was pogadam. Trzymajcie kciuki! O! Strasznie się jaram tym wszystkim, no. Wiem, że powiedziałam to już 10 razy, ale to jest taka nowa część naszej pracy, która mnie bardzo ekscytuje. Książki kucharskie i torebki, ponieważ pojawią się u nas w sklepie również torebki naszego jakby takiego projektu, naszego pomysłu. O, lecicie! Lecicie na rondzie! Słuchajcie, ja już jestem po spotkaniu. Super, super. Jestem bardzo z niego zadowolona i ekstra. Natomiast ja tak mówiłam o książce, ale Wam jej nie pokazałam. Zobaczcie, to będzie nasze kolejne dziecko. Niesamowicie się tym cieszę, niesamowicie się tym jaram. Wiem, że dużo o tym mówiłam chwilę temu, a nawet nie wiedzieliście, jak to wygląda. Książka będzie nieco inaczej wyglądać niż teraz tutaj widzicie, ale oczywiście książka będzie powiększona o całą bazę i całą masę nowych przepisów. Pojawi
pojawi się przed świętami, dlatego mówiłam wam, że jesień będzie dla nas miesiącem bardzo pracowitym, dlatego też trochę mniej nas tutaj, ponieważ angażuje nas i książka, i torebki, które mają się też w naszym sklepie pojawić. Mamy nadzieję, że będziecie z chęcią gościć naszą książkę u was w domu, bądź w domu waszych najbliższych, bo wiem, że bardzo wiele pytań pojawiło się odnośnie właśnie książki w formie takiego też prezentu dla kogoś. Także tak, zdradzam rąbka tajemnicy, coś dobrego, nasze pomysły i wasze coś dobrego. I to jest takie super, tak naprawdę, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, ponieważ niesamowicie cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem i że udało się tak pójść z tym do przodu. A to wszystko dzięki wam, ponieważ wasze zakupy nas do tego skłoniły. I ja już ruszam w kierunku domu. Znaczy w kierunku centrum handlowego, ale powiem wam, że nie mam bladego pojęcia, jak stąd wyjechać, bo parking jest w tą stronę. Tam jest chyba jednokierunkowa. Ja nie mam bladego pojęcia, jak ja mam stąd wykręcić. Jadę, bo muszę Krzysiowi wszystko przekazać. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy się już widzieć tutaj wspólnie na spotkaniu. Dobrze, jadę. Podzieliłam się z wami. Bardzo, bardzo tego potrzebowałam, bardzo chciałam i mam nadzieję, że będziecie z nami, ponieważ tych projektów rysuje się coraz więcej, ale możemy się rozbijać tylko i wyłącznie dzięki wam jako naszym, no, część naszej rodzinki po prostu tutaj, naszym odbiorcom, widzom, obserwatorom bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy i super, że też polecacie nas dalej. Jadę! Dotarłam, teraz trzymajcie kciuki, żeby mi się udało kupić dla Mikołaja to, co potrzebuję. Ludzi pełno, chłopaki czekają, nie mam dużo czasu, bo jeszcze w domu muszę parę rzeczy zrobić. Natomiast mam nadzieję, że jestem tak spięta dzisiaj, że wszystko się uda. Udało się. Mam wszystko, mam nadzieję, że będzie pasować, bo w H&M są te rozmiary takie różne. Idę jeszcze do jednego sklepu i do Half Price'a, bo mam czas bez chłopaków. Plasteliną. Patrz, tata jeszcze coś ma. Co tu jeszcze jest dla małego Mikiego? Co to, Miki? Tak. No, lubisz plastelinę? Proszę. Co to jest? Rar. Czaj, że byłam w tym. No to chodźmy do krzesełka. W czym? W paczkomacie. Te 3-6 litrów tego oleju w górnej skrzynce, wciśnięte na styk. W jedną paczkę? W jedną paczkę na styk wciśnięte. Jak zobaczyłam, że to jest wiesz... Ale nie byłam pewna, że to kurier raczej. Ja też. Nie wiem, ja zobaczę, jak, co ja wybrałam. Mój mąż kupił śrubokręty. Byłam pewna, że to nasze szłyki te. To trzeba było... Ale do ekspresu potrzebuję. Tak. Tylko będziemy musieli podnieść trochę sufit. Pokaż ekspres, a śrubokręt. Kochanie, ty byś 3 ekspresy przewiercił. No patrz, to się w półce nie zmieści w ogóle. Jakiś... To są śruby na wylot w tym ekspresie? Ale ja tam nie mogłem nigdy sięgnąć, a teraz może sięgnę. No i dlatego potrzebujemy zawsze metrówkę. Proszę. Dziękuję. Jak już zrobisz z ekspresem, to zrobimy szaszłyki. Albo tego, kurczaka na rożnie. Strasznie są długie. Strasznie. Nie możesz wyjąć? Już ci mamusia pomoże. Zobacz. Otwieramy go. Tutaj do tej dziurki włóż plasteliny kawałek. Trochę więcej. I teraz naciśnij. Popatrz, popatrz. Tutaj, no naciskaj. Ale musi otworzyć buzię. Buzię musi otworzyć. Buzię. O, popatrz, ma język. Język mu zrobiłeś z plastelinki. Jeszcze raz? Robimy mu język. Oj, bądź. Brawo!
Okej, okay, i teraz zamykamy dinozaura. No, mocno, mocno. I zobacz, czy ma języczek. Ma języczek? Jest! I co, znowu robimy? No to mocno. Tu musisz... O, tak! To. Ekstra! Jakiego koloru będzie auto? Auto. Żółte? Żółte. Żółty, tak? Powiedz jeszcze raz, żółty. Żółty. Tata! No? Powiedz, jaki to jest kolor? Żółty. Super. Słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień, że nawet nie miałam czasu zjeść. Dalej nie mam czasu zjeść. Idę malować deski na łóżko do Mikołaja. Póki mam jeszcze jasno. Krzysiek chwilę temu dociął. Także ja machnę sobie malowanką i wracam przed komputer. Czekamy długi wieczór dzisiaj. Mąż powiedział, że powinnam sobie zrobić wolne do końca tygodnia. To widać, że powinnam? Tak mi się wydaje. Nie, słuchajcie. No to jest kwestia przemęczenia po prostu. Tak. Za dużo, bo cały czas mówisz, że powinniśmy zrobić jedną rzecz i ją skończyć. No to robimy, nie? Tylko to się nie da w jeden dzień skończyć danej rzeczy. Ja jestem wykończona. Jest rozpoczęte 5 projektów jednocześnie. Tak, wiem o tym. Albo i 7, jak tak policzę. Teraz jeszcze ta sesja, mieliśmy... Sesja też to jest stresujące, bo jeszcze się podupcyliśmy. Bo myślałam, że jest w Cieszynie, a ona jest w Sosnowcu. Zupełnie gdzie indziej. Przewidzieliśmy sobie czas na ten, jeszcze nam się brama zepsuła. Walczy, no, licz dalej. 9, do tego... Mam gorączkę i jestem chora, boli mnie tak gardło, że ledwo przełykam. Do tego jeszcze fotowoltaika to jest 10, bo to też Cię angażuje. No i mnóstwo projektów jest w głowie zawieszonych, które nie są zaczęte, ale masz już je zaczęte w głowie. Jak ten wiatrołap, że te meble, ten magazyn, żeby te książki trzymać gdzieś, no nie? No to już masz 12. No to 12 takich dużych rzeczy. Jesus Maria! 12 takich dużych rzeczy masz teraz na głowie, więc musisz sobie zluzować, odpocząć trochę. Ty też. Ja będę malował deski. Zmieniając temat od tego, że mamy tyle rzeczy, to jedziemy na sesję zdjęciową na 2-latka. I jednocześnie jest to taka nasza pierwsza sesja, która jest taką jakby... sprawdzającą też. Co sprawdzającą? No kolejne współprace w tym temacie. Aha. No. Aha. Jeszcze dwie dziewczyny to jest już 14, którymi trzeba się zająć. Tak, aha, dobra, Jezus. No to są jakich dziewczynach to mówisz? Kolejne tematy, które mamy nad sobą. Tak, ja jutro zadzwonię sobie do nich. Bo dzisiaj wrócimy po sesji i ja muszę nagrać tego Reelsa. Zmontować Reelsa na 4. dzień sprzątania, bo mam go nagranego, ale nie zmontowanego, bo wczoraj montowałam do 12 w nocy tego, którego wywaliłam, ponieważ mi się nie podobało ostatecznie i muszę go nagrywać od początku, więc super. Najlepsze jest to, że my jesteśmy osobami, które pracują i uważają, że wszystko zrobią tak jak chcą. Bo generalnie tą pracę, którą my wykonujemy, wykonywałby sztab ludzi. No co najmniej 12 osób. Natomiast jedziemy na sesję stylizowaną. Dobrze, już. No to będziesz wypacykowana, wymalowana, a ja jak zawsze... Kochanie, ja potrzebuję się wypacykować, jesteś przystojny, a ja się ratuję makijażem. Jesteś śliczna, kochanie. Dziękuję Ci bardzo, ale i tak się ratuję makijażem. Wczoraj widzimy po Reelsie. Nie, to o co innego chodzi w tym release? Nie chodzi o twój wygląd. Doskonale o tym wiesz. No dobra, mam wszystko przewidziane, dzień mam wycięty, po prostu muszę nagrać tylko początek, więc gites, ogarnę to. No. Czy się wersji nie zmieniamy? Jak? Nie, to jest okej. Okay. Chociaż dziwnie wyprostowałeś nóżki, ale okej. Okay. Jak nóżki wyprostowałeś? No tak jakoś tak, jak... Pinokio. No boś mnie wystraszyła. Okej.
Trzeba było nagrać to wtedy, jak żeby przyleciał, co się dzieje. Dotarliśmy na zdjęcia, udało się. O, mam taką samą wyśpę, to. Także zobaczymy, co mamy. Zaraz sobie przygotujemy, bo mam ubrania dla Michała, musimy to wszystko dopasować. I od razu przedstawiamy team, nie? Cześć. Tutaj mamy Olgę, Patrycję, Natalię, przepraszam. Jeszcze była Marta, bo to było mi łatwo zapamiętać. Gdzieś zaraz ją pogramy. Tak, także dzisiaj walczymy, bo wydaje mi się, że może to być walka. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że mam plastelinę, słuchajcie, nawet plasteliny zabrałam. Znaczy tutaj gdzieś położę, żeby nie było brudno. Ale trzymamy kciuki, no i efekty zobaczymy, daję druga.